Mszczonowski głaz, drugi co do wielkości głaz narzutowy w Polsce. Tylko jeden jest od niego większy, gdzieś w białogardzkim powiecie, w województwie zachodniopomorskim. Także kawałek drogi trzeba byłoby się przemieścić, żeby porównać. Na pewno spróbuję tam też dotrzeć. A ten wielgach znalazł się na Mazowszu, w powiecie żyrardowskim. Albo głowy bym nie dał, ale ja przyjechałem tutaj od Jesionki przez rezerwat Puszcza Mariańska. Kawał kamfluta, no ale jak się pomyśli, że lodowiec miał 2 km wysokości, no to ten kamyczek był dla niego ziarenkiem piasku. A obok jest lej wykopany, podobny do tego przy głazie. Już wydawało mi się, że ktoś sobie tego głaza przywłaszczył, no bo i drzewa powycinane, tak jakby były jakieś prace inżynieryjne prowadzone. Ale jest Mszczonowski głaz na swoim miejscu. Jest nawet tabliczka, którą ta osika nawet przytuliła za naroślą. Głaz narzutowy, prawem chroniony.